Z nami Marcin Garuch i oczywiście córka Kornelia. Fajnie chyba, fajny moment, Marcin, że córka możecie zobaczyć w najwyższej klasie rozgrywkowej. Poza tym gorące przywitanie kibiców, no i bardzo fajny mecz. Niedługo to trwało, ale szansa była. No dokładnie tak, no jak to mówią, cierpliwość popłaca, no w końcu się doczekałem. Tak jak powiedziałeś, no na pewno fajnie, że i Kornelia mogła to zobaczyć i ja mogłem się przywitać z Ekstraklasą, jednocześnie pożegnać, ale z kibicami tutaj na stadionie, fajne, ciepłe przyjęcie. Był debiut, była kartka, szkoda jeszcze tylko, była sytuacja, szkoda, że można było ją trochę lepiej wykorzystać, ale jestem mega szczęśliwy. Marcin, na ławce nogi chodziły już, żeby wejść na to boisko, bo pojawiłeś się pod koniec spotkania, ale rozgrzewka trwała bardzo długo, już myśleliśmy, że to nastąpi troszeczkę szybciej. No to trener decyduje, kiedy miałem wejść. No musiałem się dobrze na pewno rozgrzać, bo gdzieś tam jakiś problem mały z mięśniem był w ciągu tygodnia, więc na pewno ta rozgrzewka musiała być intensywniejsza, żeby nawet na te końcowe minuty nic się większego nie wydarzyło i szczęście dopisało, w całym zdrowiu mogłem zadebiutować szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Marcin, to spotkanie zakończone remisem 0-0. Obserwowałeś to spotkanie zarówno z boku, jak i byłeś na boisku, o czym już mówiliśmy. Powiedz, jak ten mecz wyglądał twoim zdaniem? No ciężko się ocenia mecz, jak gdzieś tam te emocje są duże, tym bardziej, że byłem przed tym debiutem i na pewno te emocje były większe niż zwykle. Ale myślę, że graliśmy dzisiaj naprawdę dobre spotkanie. Szkoda, bo kilka sytuacji naprawdę było fajnych i przy odrobinie szczęścia mogliśmy ten mecz wygrać. Kornelia, jak to jest tatę zobaczyć na boisku tutaj, na stadionie, w Ekstraklasie? Super. Super, tato dobrze grał, spisał się? Tak. A możesz się odwrócić, pokazać nam tą fajną koszulkę taty? Dziękuję bardzo, gratuluję.